Chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami czymś, o czym nigdy Wam nie mówiłem, a co jest dosyć poważne. Otóż kilka lat temu, jak może wiecie, zrezygnowałem z pracy na etacie, żeby oddać się w pełni temu, no tutaj, co widzicie, czyli pracy na kanale. I od tego momentu dla mnie pojawiło się szereg problemów. Jak dobrze wiecie, jak jest praca na etacie, no to ten zarobek jest czymś pewnym. Pensja jest czymś, co przychodzi raz w miesiącu, o określonej porze. Można sobie mniej więcej rozplanować wydatki tak, żeby wyjść na zero albo trochę tam zaoszczędzić. Natomiast dla mnie ten moment, w którym miałem zdecydować, że rezygnuję z tej comiesięcznej, regularnej pensji i będę od teraz trochę liczył, nie trochę, w ogóle liczył na to, co wy mi dacie, w sensie wy widzowie, którzy uważacie, że moja praca jest ważna, jest pożyteczna, no to było dla mnie coś mocnego, no bo zawsze sobie myślałem, że a co jak będę miał za mało, a co jak nie znajdą się ludzie, którzy będą uważać, że to co robię ma sens. A wiecie co jest w tym najśmieszniejsze? Że mi nigdy nie zabrakło. Że po prostu wasza hojność przez te wszystkie lata była taka, że zawsze było mi wystarczająco. Na te wszystkie sprzęty, na te wszystkie karty pamięci głupie, takie wiecie, małe do telefonu, które sama jedna karta kosztuje 500 zł, na wyjazdy w różne miejsca. No naprawdę nigdy nie miałem tak, że po prostu głodowałem, moja rodzina tak nigdy nie miała. Zawsze okazywaliście się hojni i w życiu bym nie powiedział złego słowa o was, chciałem powiedzieć. No wiecie o co chodzi. W sensie, że no naprawdę rzeczywistość jest taka, że te wszystkie moje lęki i obawy, które wam teraz, z którymi wami się dzielę, no to była taka rzecz, która we mnie bardzo mocno siedzi. Natomiast rzeczywistość taka jaka jest, czyli to, że wystarcza mi tych pieniędzy, no jakoś ciągle nie sprawiała tego, że te lęki mi mijały. Bo chciałem się z wami podzielić, że doszło do takiego momentu, że ja wpadłem w jakąś obsesję i właściwie już naprawdę od dłuższego czasu, wstyd się przyznać, ale jakbyście zobaczyli, jest taka pewnie statystyka w telefonie, jakbyście zobaczyli ile razy ja odświeżałem swój stan konta, żeby sprawdzić, czy wszystko się tam zgadza, czy wszystko jest tam ok. Och, no to myślę, że to były liczby kilkadziesiąt razy dziennie. Po prostu cały czas nerwowo patrzyłem w konto, chciałem zobaczyć, czy jest wszystko ok, czy doszły przelewy, czy nie. Po prostu cały czas zadręczanie się, czy starczy do końca, czy nie. Do tego jeszcze dodajcie moje obawy o popularność, czyli ciągłe sprawdzanie wyświetleń. Pod kątem oczywiście też pieniędzy, bo im więcej wyświetleń, tym więcej pieniędzy. Ale także pod kątem takiego znaczenia. Nie, że jak ja mam dużo wyświetleń, to jestem wartościowy, a jak mam mało wyświetleń, to jestem niewartościowy. Wiecie, w Studio Twórców jest taka rubryka, w którą się wchodzi. Studio Twórców to jest taka strona, gdzie się dodaje filmy na YouTubie. I tam jest, wiecie, taka liczba od 1 do 10, która pokazuje po godzinie od publikacji filmu, jak film się wyświetla. 1 to jest najlepiej, że film się bardzo dobrze wyświetla, a 10 to jest, że to jest w ogóle najgorzej wyświetlany film. No i ja często miałem tak, że odświeżałem często ten film po publikacji i patrzyłem, czy ten film się dobrze wyświetli, czy nie, czy zarobię na nim, czy nie, czy stracę znaczenie, czy nie. I pewnie wiecie to z swojego życia duchowego, że w teorii wszystko wiecie. Że wiecie, że te pieniądze to w ogóle nie są warte zachodu, że liczy się Pan Bóg, że no to co pewnie teraz macie wszystko do powiedzenia mi. Wiecie, ja to wszystko wiem z całym szacunkiem. To znaczy ja wiem, że nie można tak obsesyjnie myśleć o pieniądzach, że trzeba zaufać, że trzeba być wolnym w tym, że to jest chciwość, że spokojnie, rób spokojnie, nie patrz na innych, zaufaj. I nie buduj wartości na tym, jak się twoje filmy wyświetlają i tak dalej, i tak dalej. Ja to naprawdę wszystko przez wiele lat wiedziałem, natomiast no często jest tak, że w teorii coś się wie, ale na poziomie serca i w praktyce to w ogóle nie działa i cały czas się zadręczasz, obawiasz, sprawdzasz i szukasz i starasz się kontrolować sytuację. Dlaczego ja o tym w ogóle dzisiaj wam mówię? Otóż dlatego, że pojechałem do Asyżu. Brother sun and sister moon, I seldom see you,
seldom hear your tune. Preoccupied with selfish misery. Mój związek z Asyżem był taki, że w 2000 roku pojechałem tam z rodzicami, byłem tam jeden dzień, pamiętam, że było gorąco, że był jakiś tam święty Franciszek i potem miałem bierzmowanie jakiś czas potem i stwierdziłem, że lubię takiego piłkarza Frank Lampard. No i byłem w Asyżu, no to święty Franciszek będzie moim patronem. Dzień przed Asyżem byliśmy w Wiedniu. I zaczęła mi wiercić się w głowie jedna myśl. To znaczy ten epizod z życia świętego Franciszka. To jest moment, w którym Franciszek wyrzekł się całego majątku swojego bogatego ojca. W którym zdjął z siebie ubranie na znak tego, że wybiera ubóstwo i że jego ojciec od tego momentu to jest ten, który jest w niebie, a nie ten bogaty ziemski. Od tego momentu Franciszek ruszył w świat, zostawił wszystko i poczuł się wolny. There must be something better. There has to be. Man is a spirit. He has a soul. And that is what I want to recapture. My soul. Ten epizod z życia świętego Franciszka był dla mnie jasnym sygnałem. Musisz to, o czym wam powiedziałem na początku, czyli to zabieganie o popularność i zabieganie o pieniądze, zostawić. No tak. Zostawić zabieganie o uznanie w oczach innych i o stan mojego konta. Proste. Robiłem to już 1000 razy. No ale mija kolejny dzień w Asyżu. Pierwszy, drugi, trzeci. Jesteśmy tam. I czytam na przykład, że święty Franciszek po wyrzeczeniu się majątku poczuł pokój serca. Czytam w regule, że trzeba strzec się wszelkiej chciwości i mieć się na baczności wobec kłopotów tego świata i trosk życia. I wiecie co, ja już wiele razy to mówiłem w różnych materiałach, ale jestem naprawdę jako wierzący dosyć sceptyczny. To znaczy, z trudem mi przychodzi to, jak ktoś mówi, że dostał jakiś znak od Pana Boga, jak mi mówi, że Pan Bóg mu coś powiedział, moje imię Tomasz zobowiązuje. Kurczę, no jestem niedowiarkiem. Po prostu za każdym razem, jak mówię, jak ktoś słyszy coś takiego, no tak, okej. Okay. Ale w którymś momencie w tym Asyżu, po którejś już modlitwie, ja po prostu już wiedziałem. Ja po prostu... Nie wiem, czy wy to znacie, ale to jest po prostu coś takiego, że ty już wiesz, że ty już podjąłeś tę decyzję. Że ty już masz za sobą. Coś, z czym wiedziałeś, że trzeba to zostawić. Coś, co cię zniewalało. Coś, co cię kłuło. Ale jeszcze tam miałeś jakąś korzyść z tego. W pewnym momencie ja już wiedziałem. To było po prostu, jakby coś tam w głowie zaskoczyło. Ja po prostu powiedziałem Panu Bogu: Panie Boże, zostawiam ci to. Chcę jak święty Franciszek zrzucić z siebie ubrania i ofiarować ci wszystko. Niech wszyscy odejdą z Patronite. Niech nie dostanę żadnej darowizny do końca życia. Niech nie będę miał żadnych wyświetleń. To mnie od ciebie oddala, to mi ciebie zasłania, a ja chcę, żeby absolutnie nic nie odrywało mnie od miłości do ciebie. Od dziś nie będę o to dbał. Niech myślą, że jestem szalony. Byleby nic, ale absolutnie nic nie odrywało mnie od czystej miłości do ciebie. Chcę stracić wszystko dla ciebie, bo tylko ty jesteś dobry. A na koniec po prostu historia, która mnie rozwaliła, nie wiem jak was. Miałem jakiś taki zły nastrój ostatniego dnia, pewnie dlatego, że było turbo gorąco, dużo ludzi,
O, ktoś mnie tam wkurzył, jakiś taki, wiecie, to jeden z tych dni, że jest się naburmuszonym i złym. I moja żona mówi, żebyśmy poszli gdzieś tam do ogrodu. Ja mówię, dobra, możemy iść do ogrodu, fajnie będzie w ogrodzie. No i ja idę tym ogrodem pod bazyliką, tam w ogóle nikt nie chodzi, bo tam trzeba dużo iść, w zielonym nie ma żadnych zabytków. I taki naburmuszony, zupełnie wbrew sobie, wziąłem różaniec i tak... Jakby sam z siebie przyszły mi do głowy, na usta, żeby się modlić Laudato si, mi signore. Laudato si, signore. Paciorek za paciorkiem, zamiast zdrować Mario, Laudato si, o mi signore. Laudato si, o mi signore, czyli bądź pochwalony mój panie. No i tak idę, powtarzam to Laudato si, Laudato si. No i mija tam jakieś to pół godziny, ja dalej taki naburmuszony, wkurzony, w ogóle spocona koszula i tak mówię do mojej żony, że wiesz co, ja to ściągnę w ogóle, nie? Ściągam plecak, ściągam koszulę, odwracam się, akurat było takie miejsce, w którym widać było bazylikę świętego Franciszka. Tak stoję z tą koszulą i znowu totalnie wbrew sobie, w ogóle wbrew mojemu nastrojowi zupełnie, zaczynam tak machać tą koszulą jak kibic, i krzyczę, Laudato si, o mi signore. Ona tak patrzy na mnie. Ale ona już się przyzwyczaiła do moich odpałów. A ja tak, ej kurde. Ja to zrobiłem. Dokładnie to samo. I to głębokie wsparcie w tej decyzji. I spokój. To jest niesamowite, że Bóg naprawdę jest. Jest naprawdę dobry. I współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. To była moja decyzja, ale On jej błogosławi. On mnie podtrzymuje, tak jak ta dłoń, która w odpowiedzi na ofiarowanie się Franciszka błogosławiła mu. Laudato si, mi signore. Laudato si, laudato mi signore, laudato si, laudato mi signore, Brother sun and sister moon, I now do see you, I can hear your tune. So much in love with all that I survey, I am God's creature, of Him I am part. I feel His love awakening my heart. Brother sun and sister moon,